Cześć, z tej strony Dominika. Dzisiaj znajdujemy się na budowie, a dokładnie na inwestycji, którą projektowałam. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę, jak wygląda nadzór nad projektem, który wcześniej został przeze mnie przygotowany. Oczywiście nieodzownym elementem takiego nadzoru są wizyty na budowie. Nie są to oczywiście wizyty czysto towarzyskie, chociaż często jest bardzo miło i przyjemnie. Zdarzają się też sytuacje kryzysowe. A dlaczego zdarzają się sytuacje kryzysowe? Ponieważ pracujemy z ludźmi i jak najbardziej takie sytuacje mogą prawo mieć miejsce. Cały szkopuł polega w tym, jak takie sytuacje rozwiązujemy. W tym momencie jesteśmy już na etapie, kiedy przygotowane są wszystkie instalacje. Mamy przygotowane zabudowy gabarytów i przechodzimy do układania płytek. Zanim jednak to nastąpi, bardzo ważnym elementem jest to, aby rozrysować takie płytki na ścianie, czyli tak naprawdę jeden do jednego wziąć ołówek, miarkę i fizycznie rozrysować to, w jaki sposób miałyby się one układać. Często jest tak, że projektując jakąś inwestycję, opieramy się na projekcie budowlanym, na projekcie architektonicznym. Z tego powodu, że na przykład albo jest dziura w ziemi, albo jest budynek w trakcie budowy i tak naprawdę nie mamy jeszcze czego zinwentaryzować. Więc w momencie, kiedy na przykład prowadzimy ten nadzór i przyjeżdżamy na budowę, staramy się fizycznie rozplanować te płytki. To samo polecam Wam w momencie, kiedy na przykład nie bierzecie takiego nadzoru, tylko bierzecie projekt od projektanta. Zalecam, aby w momencie, kiedy na budowę przyjedzie glazurnik i takie płytki będzie rozkładał, to żeby razem z nim przejść przez ten proces i żebyście wspólnymi siłami postarali się rozłożyć. Wtedy bardzo ważne są Wasze preferencje. Czy chcecie mieć fugi ułożone symetrycznie, niesymetrycznie? Czy odpowiadają Wam docinki w tym miejscu, a może w innym? Bo czasami nie da się po prostu rozłożyć tych płytek w ten sposób, żeby nie było jakichś minimalnych docinek. Teraz opowiem Wam pokrótce, na jaki problem natrafiliśmy na tej inwestycji. Znajdujemy się teraz w łazience nastolatka. Jak widzicie, mamy już pięknie przygotowany prysznic z odpływem liniowym w ścianie, zabudowę gabarytu i przygotowane instalacje pod armaturę podtynkową. Na jaki problem tutaj natrafiliśmy? Otóż to jest właśnie to. Odpływ liniowy. Początkowo hydraulik zatrudniony przez dewelopera stwierdził, że w tym miejscu, gdzie zaplanowałam łazienkę, nie da się przeprowadzić odpływu liniowego w tym miejscu, gdzie był zaplanowany prysznic. Klientom jednak bardzo zależało właśnie na tym odpływie liniowym, dlatego postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie, które będzie wszystkich satysfakcjonowało. Wyobraźcie sobie, że możliwość zamontowania takiego odpływu powstała w momencie, kiedy po prostu wbiliśmy się trochę w strop znajdujący się w salonie i rura, która będzie odprowadzała wodę właśnie z tego naszego prysznica, została trochę ulokowana piętro niżej. W bardzo prosty sposób, oczywiście możemy taką rurę przymaskować, nie będzie żadnego śladu, a nasi inwestorzy będą zadowoleni, ponieważ będą mieli swój upragniony odpływ liniowy, który rzeczywiście ma dużo większe walory estetyczne niż taki zwykły brodzik. To jeszcze przed jakimi wyzwaniami stoimy w trakcie realizacji łazienki, to czasami to, z czego musimy zrezygnować. Czy na przykład rezygnujemy z tego, że fugi wszystkie będą równo ułożone, czyli te znajdujące się na podłodze i na ścianie, a dzięki temu możemy uniknąć takich malutkich docinek, które bardzo nieestetycznie wyglądają. Czy też chcemy właśnie, żeby w jak najmniejszym stopniu niwelować odpady, bo zakupiliśmy bardzo drogie płytki i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ich zostało. Wszystko, słuchajcie, jest do ogarnięcia. Należy tylko rzeczywiście fizycznie postarać się rozrysować to na tych ścianach i zastanowić się, na czym nam bardziej zależy. Chodząc właśnie po takiej budowie, w trakcie realizacji możemy doprecyzować na przykład liczbę opraw oświetleniowych, które będziemy w późniejszym terminie zamawiać. Dlaczego nie zamawiać tego od razu? Bo czasami rzeczywiście, jeżeli, jak ja to zawsze mówię, jesteśmy na tym żywym organizmie, czyli na tej budowie już w trakcie realizacji, to wtedy widać, w którym miejscu możemy się podłączyć, bo na przykład
idą tutaj profile stalowe i należy przesunąć jakąś oprawę o 10 cm. Albo tu jest jakieś zbrojenie, więc też dobrze by było, żeby nie było to na tym zbrojeniu umocowane. To są takie niuanse, takie aspekty i to wszystko wychodzi dopiero w trakcie budowy. I wierzcie mi, żaden projektant nie ma rentgenu w oczach i pewnych rzeczy nie jest w stanie przewidzieć wcześniej, niż dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście staniemy i zaczniemy grzebać w tych ścianach. To, co jeszcze mogę Wam podpowiedzieć, to żebyście naprawdę nie szczędzili na dobrych ekipach. Ja wiem, że pieniądze i ta wykończeniówka pochłania właśnie często takie kwoty pieniężne, na którą inwestorzy nie są przygotowani. Jednak słuchajcie, to ile nerwów możemy zaoszczędzić, to ile fizycznie pieniędzy możemy zaoszczędzić dzięki temu, że mamy fajne ekipy, które fajnie ze sobą współpracują, które potrafią rozmawiać, które potrafią się spotkać, rozplanować, że nikt nie udaje mądrzejszego od kogoś, tylko szukamy tego wspólnego rozwiązania. Taka praca naprawdę daje świetne efekty. Nasi inwestorzy są zadowoleni. My jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy zrealizować nasz projekt. I w takiej atmosferze naprawdę, uwierzcie mi, dużo lepiej się mieszka, dużo lepiej się współpracuje, to już nawet nie wspomnę o tym, ale ogólnie przyjemniej płynie życie, a chyba wszyscy do tego dążymy, żeby nasze życie było przyjemne, a nie żeby było pasmem nerwów i przykrych niespodzianek. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć, mniej więcej jak wygląda ten nadzór, na co zwrócić uwagę, w co warto zainwestować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, proszę subskrybujcie, dajcie lajka. Oczywiście jestem do Waszych usług i widzimy się za jakiś czas. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa!